Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Katarzyna Gójska. To już ostatnie minuty, w których oddajemy, my Polacy, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, oddajemy głosy, a głosujemy, przypominam, w wyborach. Wybieramy swoich przedstawicieli do Sejmu i do Senatu i głosujemy również w referendum. I właśnie o tym referendum za chwilę porozmawiam, zanim poznamy te pierwsze prognozowane dopiero wyniki, więc to warto podkreślać. To dopiero będą prognozy na te wyniki oficjalne. Przyjdzie nam jeszcze poczekać co najmniej 24 godziny. Zobaczymy, w jakim tempie komisje wyborcze będą te dane cząstkowe zsyłały do Państwowej Komisji Wyborczej, więc to jest, mówimy tak naprawdę o jutrzejszym wieczorze lub tak naprawdę o godzinach przedpołudniowych we wtorek, jeżeli chodzi o wyniki ostateczne. Katarzyna Gójska, raz jeszcze witam serdecznie i teraz zaczynamy od publicystów. Piotr Lisiewicz, Marian Kowalski, Paweł Piekarczyk już są z nami. Witam Was panowie bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja powiedziałam, że od tego referendum zaczniemy, dlatego że krótki ogląd informacji na portalach pozwala już stwierdzić, że mieliśmy bardzo poważną próbę zaburzenia wyników referendum poprzez niewydawania automatycznie, tak to, jak to jest w przypadku głosowania do Sejmu i do Senatu, bo nikt, szanowni państwo, w Komisji Wyborczej nie pyta obywatela, który zgłasza się do głosowania, czy będzie głosował tylko na kandydatów do Sejmu, czy tylko do Senatu i dokładnie tak to powinno być. Dostaje obie karty i powinien dostać tą trzecią, bez pytania, kartę referendalną, więc tu już teraz, jeszcze przed końcem głosowania możemy spokojnie powiedzieć, że doszło do próby masowego zaburzenia wyników referendum. Piotr Lisiewicz, jak na to patrzy? Ja byłem w dwóch komisjach w Poznaniu, w jednym z mamą, w drugiej tam sam głosowałem z rodziną. Tam dostałem karty wyborcze normalnie i to po prostu było jakieś takie naturalne zupełnie. Natomiast ilość tych zgłoszeń jest przerażająca. To znaczy, jeśli my dostajemy informację, że w Polsce tyle jest przypadków, kiedy komisja instruuje, że możecie nawet podskórnie, tak, że możecie głosować, możecie nie odebrać tej karty, to jest zdecydowanie naruszenie przepisów Państwowej Komisji Wyborczej. Piotrze, ja wejdę w słowo. Ja mam wrażenie, bo czytam też te doniesienia, że tutaj mieliśmy do czynienia z dwoma sposobami działań. Z jednej strony wyborcy byli pytani, czy chcą wziąć udział w referendum, czyli czy pobierają tą kartę referendalną, ale też w niektórych sytuacjach w ogóle im tych kart referendalnych nie wydawano, a tylko wyborca musiał się po prostu upominać o to, żeby taką kartę dostać, więc tutaj rzeczywiście mieliśmy do czynienia na pewno z jakąś zmasowaną akcją, bo nie chce mi się wierzyć, żeby w różnych miejscach w Polsce takie działania miały miejsce. Szanowni Państwo, widzimy w tej chwili, to jest sztab wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Mamy też wyniki. Za chwilę my je też Państwu pokażemy. Ja bardzo proszę reżyserkę o sprawienie, żeby one były bardziej dla nas czytelne. Wynik Prawa i Sprawiedliwości to 36,8, czyli niespełna 37% głosów. Tyle przynajmniej na razie, tak wynika z tych pierwszych wyników sondażowych i to oczywiście stwarza pierwszą w historii sytuację w III Rzeczpospolitej, by partia, która rządziła dwie kadencje, wygrała wybory po raz trzeci. Za chwilę Państwo widzą, czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości już są w sztabie wyborczym i przenosimy się do sztabu. Tam najprawdopodobniej zacznie się wystąpienie za chwilę, tak to już widać, wystąpienie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję, serdecznie dziękuję. Ale naprawdę dziękuję. Pozwólcie Państwo coś powiedzieć. Szanowni Państwo, mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziełach naszej partii. Czwarte zwycięstwo. W wyborach parlamentarnych. I trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować. I nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Nie pozwolimy na to, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu. Najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia. To znaczy niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie. To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy. Ale oczywiście uczynimy także wszystko, co jest możliwe, by mimo wszystko nasz program, mimo tej koalicji, która jest przeciw nam, był dalej realizowany. I to nie jest w tej chwili droga zamknięta. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że przed nami jeszcze dni walki, dni różnego rodzaju napięć, ale finał, ten finał w postaci kontynuacji naszego programu, kontynuacji tego wszystkiego, co uczyniliśmy dla Polski, a naprawdę uczyniliśmy bardzo wiele. Ten finał będzie ostatecznie naszym, ale przede wszystkim Polski zwycięstwem. Niezależnie od tego, jak to ostatecznie będzie, jaki będzie ostateczny rozkład głosów, bo tego tak naprawdę jeszcze w tej chwili nie wiemy, to uczynimy wszystko i powtarzam to, co Państwo tak chętnie powtarzacie. Zwyciężymy! Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozwój wydarzeń. Mogą być ciekawe wydarzenia. Dziękuję bardzo. Zwyciężyliśmy, Szanowni Państwo, kolejne wybory parlamentarne w Polsce. Historyczna chwila, coś niesamowitego. Podziękujmy wszystkim Polakom, którzy oglądają nasz wieczór. Dziękujemy! 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 Dziękujemy, 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 dziękujemy. Co za emocje, szanowni państwo, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję za obecność. Naprawdę przed nami jeszcze... Witam raz jeszcze bardzo serdecznie, szanowni państwo. Znamy w takim razie pierwsze wyniki sondażowe. To są pierwsze wyniki sondażowe. One jeszcze będą podlegały korekcji, bo kolejne odczyty, no i też pierwsze dane, które będą spływać do Państwowej Komisji Wyborczej, one będą no, zmieniały już ten wynik albo go nie zmieniały, to zobaczymy oczywiście. To przed chwilą wystąpienie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Państwo widzą te wyniki, które w tej chwili to, jak potwierdzam, jak powtarzam, pierwsze wyniki sondażowe. Jeszcze na pewno ten wynik będzie korygowany przez samą pracownię sondażową. Niespełna 37% Prawo i Sprawiedliwość po raz trzeci z rzędu. Pierwszy raz w historii III Rzeczpospolitej partia wygrywa wybory. Ta sama partia, która rządziła dwie kadencje, wygrywa wybory po raz trzeci. Za Prawem i Sprawiedliwością z niespełna 32% poparcia Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Później Trzecia Droga, czyli Koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Partii Polska 2050 Szymona Hołowni 13%. Dalej Lewica 8,6% i na końcu tej listy, która... Już, jeżeli te wyniki oczywiście się utrzymają, to zamknie tę listę partii wchodzących do Sejmu Konfederacja, przekraczając lekko 6%. Z nami są publicyści, jest Piotr Lisiewicz, jest Paweł Piekarczyk, jest Marian Kowalski. Witam raz jeszcze bardzo serdecznie panowie. My zaczęliśmy rozmawiać o tych problemach, które występowały w całym kraju, ale nawet informacje są, że i w tych komisjach wyborczych, które zostały zorganizowane w innych miejscach Europy czy w Stanach Zjednoczonych, też ten problem występował. Masowa akcja, no, tak naprawdę naruszania też tajności wyborów i próby wpływania na wynik referendum, bo przypominam państwu, że jeżeli chodzi o referendum, to ono jest wiążące wówczas, kiedy 50% uprawnionych weźmie w nim udział. Więc tutaj akurat niewydawanie kart wyborczych ma ogromne znaczenie, bo można po prostu referendum takim działaniem unieważnić. Stąd o tym rozmawiamy i za chwilę też będziemy rozmawiać, no ale w tym momencie to chyba czas na pierwsze komentarze do tych wyników sondażowych przygotowanych przez pracownię Ipsos. Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym podczas swojego wystąpienia, że te najbliższe dni mogą się okazać bardzo ciekawe. Jak panowie rozumieją te słowa? Ja bym powiedział o tym, co jest pewnym złamaniem tabu, ponieważ prawda jest taka, że wśród dziennikarzy krążą różne przecieki ze sztabów, z różnych innych miejsc. No i ten wynik exit poll, czyli tych badań przed wejściem do komisji wyborczej czy po wyjściu przez państwa, był taki, jak jest. Wyraźne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie duża obawa, że rządzić będzie opozycja. Według informacji, które do mnie dotarły, są poważne wątpliwości co do metodologii przyjętej przez ośrodek Ipsos. Według tych informacji, które ja mam, Ipsos przyjął zmienną taką, że frekwencja w miastach będzie o 5% wyższa niż frekwencja na wsi. Tymczasem była ona wyższa o 1%. W związku z tym nasuwa się wątpliwość, czy ten wynik będzie prawdziwy. Gdyby okazało się, że wynik Prawa i Sprawiedliwości jest wyższy, bo tu jeszcze może być drugi czynnik, czyli kiedy widzimy tą ogromną frekwencję w Poznaniu czy w Warszawie, ja widziałem te tłumy dzisiaj, będąc raz z mamą na wyborach, drugi raz we własnej komisji wyborczej, to może być scenariusz, w którym opozycja zbuntuje się i wyprowadzi ludzi na ulicę, stwierdzając, że ten wynik jest nieprawdziwy. Jeszcze tylko jedna rzecz. Zwrócę uwagę na wpis Marcina Paladę, bo to jest dzisiaj socjolog, na którego Twittera zaglądają najczęściej wszyscy, którzy chcą coś mądrego powiedzieć, analityk, który to analizuje, on powiedział coś takiego: poczekajmy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej, czekają nas 2 dni chaosu. No i wydaje się, że te strzelające korki w Berlinie i w Moskwie jednak muszą poczekać na ten wynik. Szanowni Państwo, przepraszam Piotrze, przerwam Ci na moment. My przenosimy się w tej chwili do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Jest Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, i jego wystąpienie. Słuchajcie, zrobiliśmy to, naprawdę! Ja wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze, ale powiem wam, jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył. Jeszcze 3 miesiące temu nie byliśmy tego pewni. Jeszcze wczoraj do mnie podchodzili i pytali, czy na pewno dacie radę. Bo przecież nie udawało się przez tyle lat. Słuchajcie, wszystko na to wskazuje, a wiemy, i pozdrawiam stąd tych wszystkich tysiące ludzi, którzy jeszcze stoją w kolejkach do lokali wyborczych. Ten wynik może być jeszcze lepszy, ale dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu. To jest koniec rządów PiS-u. Chcę wam wszystkim bardzo podziękować. Przede wszystkim gratulacje dla naszych partnerów z opozycji demokratycznej. Dla panów Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni, Włodzimierza Czarzastego, dla wszystkich wyborców Koalicji Obywatelskiej, tych partii, zrobiliśmy razem wielką rzecz. Chcę podziękować tysiącom Polkom i Polaków, którzy teraz też siedzą w lokalach wyborczych. Pilnują, żeby nikt tam niczego nie wykombinował. Ten wynik mówi sam za siebie. Tego już nikt nie oszuka, tego już nikt nam nie zabierze. Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność, wygraliśmy znowu naszą kochaną Polskę. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy nam towarzyszyli. Pierw to były setki ludzi, później tysiące, a w finale tej naprawdę wspaniałej kampanii, kampanii dla Polski, były nas miliony na ulicach, na spotkaniach i dzisiaj przy urnach wyborczych. Wszystkim wyborczyniom, wyborcom serdeczne dzięki. Daliście wielką rzecz sobie, Polsce, swoim rodzinom. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten dzień przejdzie do historii Polski jako dzień jasny, jako dzień, który otwiera nową epokę, odrodzenie naszej Rzeczpospolitej. Chciałem podziękować dzielnej dziewczynie Wioli Paprockiej, szefowej sztabu. Liderkom i liderom partii koalicyjnych w Koalicji Obywatelskiej. Ale przede wszystkim, wiecie, no ci, co kandydowali, co zostali posłankami, posłami, oni mają swoją radość dzisiaj, taką indywidualną, ale chcę dzisiaj z całego serca podziękować tym anonimowym trochę. Asi, drugiej Asi, Krysi, Lenie, Krzysiowi Sośnie. Mariuszowi, Jankowi, Kubie. Wiecie, ja bym tych imion mógł wymieniać, bo to były dziesiątki ludzi, właśnie ciężko pracujących. Oni od samego początku wierzyli. To słynne 4. i 5. piętro. I to zdjęcia ze sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Przemawiał przewodniczący Donald Tusk. Ja tylko Państwu winna jestem ważną informację. Zarówno Telewizja Republika, nasz reporter, jak i z tego co wiemy reporter TVP Info nie zostali wpuszczeni do środka. Nie mogliśmy sami relacjonować tego, co działo się podczas spotkania Koalicji Obywatelskiej, wieczoru wyborczego i nie mogliśmy sami zadawać pytań, przynajmniej tak było do tej pory. Zobaczymy być może w miarę upływu wieczoru wyborczego ochota do tego, żeby jednak wolność słowa w Polsce umacniać również tam, w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Za gości Piotr Lisiewicz, Paweł Piekarczyk, Marian Kowalski cały czas są z nami. Piotr Lisiewicz już mówił dużo, no to w takim razie Paweł Piekarczyk. Pawle, znamy wyniki i wiemy też o tym, co działo się w sprawie referendum. Ja tylko, szanowni państwo, zanotowałam sobie jedno ze zdań, które Donald Tusk wygłosił. Powiedział, że wygraliśmy te wybory. Jednym słowem, Donald Tusk jest pewien, że ten wynik sondażowy już się utrzyma. Ten wynik mówi sam za siebie, mówił przewodniczący Tusk. Tego nikt nam już nie odbierze. No, Donald Tusk powrócił do swojej ulubionej formy artystycznej, to znaczy do stand-upu, w którym nikt mu nie zadaje pytań, w którym nikt mu nie przeszkadza w wygłaszaniu swoich znakomitych teorii. Natomiast trzeba pamiętać, że pycha kroczy przed upadkiem. To znaczy, jako matematyk znający się na statystyce mogę powiedzieć, że te wyniki exit pollsów w tym wypadku są niezwykle wątpliwe. Znaczy, ze względu na przykład na to, że zmieniła się jednak geografia wyborcza i jest to kilkanaście procent, jest zupełnie inny rozkład punktów wyborczych, w związku z tym zupełnie zmieni się struktura frekwencji. I myślę, że jakby niezależnie od wszystkiego, to jest bardzo tak powiem, ryzykowny sposób wyrażania. Niewątpliwie jest jakby już poza różnica pomiędzy PiS-em, który wygrał wybory, ja jednak będę się upierał, że to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, a najlepszą z partii opozycyjnych, które uzyskała znacznie niższy wynik, jest poza domniemanym błędem statystycznym. W związku z tym jakby Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało. Rzeczywiście to jest jeden z jakby pierwszy taki przykład, żeby powtórzyć, że tak powiem, za trzecim razem trzeci raz ten taki wynik. I myślę sobie, że to jest taki dobry obraz. Porównanie tego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, które widzieliśmy przed chwilą, które było niezwykle stonowane jak na kogoś, kto wygrał wybory i który mówił, że czekamy na ostateczne wyniki wyborów. Będziemy się cieszyć na końcu, wtedy kiedy będziemy wiedzieć, co się dzieje, co się stało tak naprawdę, a moim zdaniem to rzeczywiście jest, tak jak mówi Piotr, to wystąpienie Tuska może być wstępem do próby pewnego rodzaju wyprowadzenia ludzi na ulicę. Bo teraz ogłosił zwycięstwo, to zwycięstwo jest jakby niewiadome i do tego niezwykle wątpliwe. Później będzie się do tego sondażu odwoływał, a trzeba jeszcze pamiętać o tym, że musimy, tak powiem, przy ocenie tego sondażu, niezależnie od tego, jak wyglądają wątpliwości co do metodologii samego badania statystycznego, o których mówił Piotr wcześniej, to ja mam również wątpliwości co do, że tak powiem, jakości tych, jakby samej tej instytucji, która je robi. To znaczy, ja nie mam głębokiego przekonania, że ona się jakby jest złożona ze wspaniałych naukowców, którzy wspaniale będą starać się uczciwie wszystko robić. Ja jestem przekonany, że ten sondaż może tak samo być, równie dobrze może się okazać na koniec pewną manipulacją, która ma tworzyć rzeczywistość, a nie ją rzeczywiście badać. Zwłaszcza, że zmieniła się ta frekwencja wyborcza, zwłaszcza, że ten moment naszej historii, ten moment naszego życia, w którym jest tak wielka polaryzacja, może naprawdę skłaniać bardzo wielu ludzi głosujących akurat na Prawo i Sprawiedliwość, do nieprzyznawania się, do podawania nieprawdziwych informacji, bądź do odmowy odpowiedzi. Szanowni Państwo, Pawle, przepraszam, ja wejdę w słowo. Państwo widzą też już na naszym ekranie grafiki. Ta grafika, która teraz jest widoczna, przedstawia prognozowaną frekwencję 72,9. Bardzo wysoka frekwencja, w ogóle nienotowana w wyborach parlamentarnych w Polsce. Myślę, że ona też może być zaskoczeniem. Zresztą widzą Państwo w tej chwili porównanie frekwencji. To ta sprzed 4 lat była o ponad 10% niższa, a 2011 rok 49, niespełna 49%, więc można powiedzieć, że lata świetlne nas dzielą od tych zamierzchłych czasów, w których mniejszość Polaków brała udział w wyborach, a teraz, szanowni Państwo, prognozowany podział mandatów. Oczywiście podział oparty na tej pierwszej prognozie sondażowej i też od razu zaznaczę, że podział dość ułomny, bo w niektórych okręgach, w zasadzie to w większości okręgów toczą się walki zawsze o te ostatnie mandaty i tak naprawdę sondażowniom trudno jest ustalić, jaki komitet wyborczy ten ostatni mandat dostanie. Stąd tutaj też możliwe są jeszcze różnice, pewne przesunięcia. Prawo i Sprawiedliwość, prognoza wskazuje, ta pierwsza prognoza, że to będzie 200 miejsc w parlamencie. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska 163 miejsca, z kolei Trzecia Droga 55 miejsc, Lewica 30 miejsc i Konfederacja 12. Ciekawe jest też i tego, szanowni Państwo, jeszcze nie wiemy, jak rozłożą się te głosy w ramach Trzeciej Drogi, bo to koalicja wyborcza. Tam są dwie oddzielne partie i pytanie, na kogo ci wyborcy głosowali, który z tych członów, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Polska 2050 wprowadzi więcej swoich przedstawicieli i w jakim układzie ta dzisiejsza Trzecia Droga, która jest koalicją wyborczą, będzie po wyborach funkcjonować. Pierwsza zapowiedź była taka, że zostaną stworzone dwa kluby, dwa organizmy parlamentarne, tak to nazwijmy. No a ostatnio posłowie Trzeciej Drogi, którzy kandydowali w ramach Trzeciej Drogi, już też mówili o tym, sugerowali, że możliwy jest też jeden klub parlamentarny, więc zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Marian Kowalski, jak patrzy na te pierwsze wyniki sondażowe, na tę wysoką frekwencję i też to, myślę, dość ważne słowa Donalda Tuska. Nikt nam już tego nie odbierze. Donald Tusk odwołuje się do tych wyników sondażowych. Na pewno drugiego miejsca Platformie nikt nie odbierze, no to ja wcale z tym nie będę nawet dyskutował, kwestia tylko. Chyba nie o to Donaldowi Tuskowi chodziło. No nie wiem, o co mu tam chodziło, ja psychiatrą nie jestem. Natomiast Państwu powiem, że ziemia lubelska, Prawo i Sprawiedliwość ponad 50%, Platforma 20%. Także prawdziwi Polacy głosują tak, jak trzeba i mam nadzieję, że ci, co jeszcze stali w kolejkach po 20, nie zostali policzeni i z mniejszych miejscowości, trochę podreperują ten wynik, bo powiem szczerze, jeżeli miałoby być tak, jak jest, no to sytuacja patowa. Mam nadzieję, że Senat będzie odzyskany przynajmniej, bo tu, gdzie był zawsze zabałaganiony, czyli w Lublinie, wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy i mam nadzieję, że tutaj ten grzech zaniechania lubelski na odcinku Senatu będzie naprawiony. Natomiast, moi drodzy, jakie wnioski ogólne? No, Na Słowacji ludzie się położyli z pewnym nastawieniem spać, a wstali rano i była sytuacja zupełnie odwrotna. Także prosiłbym, żebyśmy do wtorku jeszcze nie powstrzymali wszystkie emocje. Natomiast, moi drodzy, mnie interesuje słaby wynik Konfederacji, bo przypomnę, że w 2019 roku 6,8 poparcia, teraz 6,2, czyli jeśli chodzi o ilość posłów, to jest konstans. Dlaczego Konfederacja, mimo tego, że czuła się bardzo pewna, dostała wynik więcej niż dwa razy niższy niż miała dostać? Uważam, moi drodzy, zwolennicy Konfederacji, wielu moich dawnych przyjaciół, liderzy Konfederacji zrobili was w konia, wasze głosy zostały zmarnowane, bo przekierowali, przewajchowali obóz narodowy i konserwatywny na antypis. To jest zabójcze. Jeżeli ta formacja polityczna ma być pożyteczna dla Polski i mieć poparcie prawdziwych narodowców i prawdziwych konserwatystów, to ma być obozem wzmacniającym Prawo i Sprawiedliwość, a nie wojującym z Prawem i Sprawiedliwością. Bosak, Mencen i ci inni poszli ku klęsce. Wiadomo dlaczego, bo robili umizgi do Tuska i do tego towarzystwa i wasze głosy poszły na marne, zostaliście oszukani. Także jeżeli dojdzie do przyspieszonych wyborów, to wyciągnijcie z tego wnioski. Mówię to wam ja, człowiek, który od dawna był w tym środowisku i przepowiadał, że to wszystko musi tak tragicznie się skończyć, jeżeli ambicjonerzy będą robić was na szaro. Natomiast, jak mówię, czekamy na ostateczny podział mandatów, bo 200 dla Prawa i Sprawiedliwości to nie ma z kim się układać. Z kolei Platforma z tymi Hołowniami, to tam 202, niecałe 220, jak widzę, z Lewicą coś tam. Czy partia Razem, zobaczymy, co partia Razem dostanie i czy ci z Razem będą mieli ochotę pchać do żłobu liberałów bezdusznych. To też nie wiadomo, co tam się wydarzy. Także ja dzisiaj to jeszcze ani się nie martwię, ani nie podskakuję z rozkoszy. Dumny jestem z moich ziomali lubelskich, 50 dla Prawa i Sprawiedliwości, 20 dla Platformy. To i tak dla Platformy za dużo. Także my na odcinku Polska Wschodnia Power. No to dobrze, to w takim razie przerzućmy się na rubieże zachodnie, a tam oczywiście Wielkopolska. No i w Wielkopolsce, w stolicy Wielkopolski jest Piotr Lisiewicz. Mam nadzieję, że się z Piotrem widzimy i słyszymy. Piotrze, to w takim razie twoje odczucia z Poznania. No moje odczucia z Poznania to jest bardzo wysoka frekwencja. Faktycznie w każdym lokalu tłumy stojące, do niektórych z tych komisji wręcz kolejki. Zapewne zupełnie inne wyniki wyborów były w Poznaniu, zupełnie inne wyniki wyborów w Wielkopolsce. Wystarczy wyjechać 30 kilometrów poza wielkie miasto, w którym wszyscy jesteśmy anonimowi. No i te wyniki są całkiem inne. Ja zdążyłem przed wyborem Donalda Tuska powiedzieć to, co powiedziałem. I mi się wydaje, że to będzie główny temat najbliższych dni, tych dni chaosu, jak to zapowiedział Marcin Palada. Donald Tusk tak, ale też nie przesadzajmy, że te dni będą takie duże. Szanowni Państwo, mają Państwo w tym momencie na naszym ekranie odpowiedzi, prognozowane odpowiedzi na pierwsze z pytań. Zatem 90, prawie 100%, 97,5% tych, którzy wzięli udział w referendum, odpowiadając na pierwsze pytanie, zdecydowało właśnie tak, aby udzielić odpowiedzi nie. Chodzi oczywiście o wyprzedaż majątku. Mamy kolejne pytanie. Chodzi tutaj w tym pytaniu o wiek emerytalny. 96% biorących udział w referendum nie chce podwyższania wieku emerytalnego w Polsce. 4% uznało, że takie podwyższenie jest możliwe. I kolejne pytanie, szanowni państwo, dotyczyło zapory na polskiej granicy z Białorusią i ewentualnych planów jej rozbiórki, bo takie też plany politycy opozycji niektórzy przedstawiali. Niemal 98%, 97,8% uznało, że jest przeciwna rozbiórce zapory. Jednym słowem, chce, żeby ona pozostała. 2,2 tych, którzy odpowiedzieli na to pytanie, uznało, że można tą zaporę rozebrać. I kolejne pytanie, już ostatnie, one wprost odnosiły się do mechanizmu przymusowej relokacji, czyli do paktu migracyjnego. Znowu bardzo wysoki odsetek, no dominujący już w tym momencie, to już chyba w ogóle najwyższy, prawie 100% tych, którzy wzięli udział w referendum, uznało, że nie chce przymusowej relokacji. Bardzo serdecznie dziękuję za te grafiki. To w takim razie no, można też skomentować tę część dzisiejszego politycznego wieczoru, czyli kwestię referendum. Czekamy oczywiście na to, czy referendum jest ważne, stąd ja o tym mówiłam, że uniemożliwianie ludziom pobrania karty referendalnej, stawianie ich w jakiejś takiej no też niekomfortowej sytuacji wobec też innych, którzy stali w kolejce do wyborów i pytanie się, czy na pewno chcą głosować, na pewno miało wpływ na liczebność udziału w referendum. Paweł Piekarczyk, jak na to patrzy? No ja myślę, że te wyniki mówią same za siebie. Myślę, że te wyniki były jakby podobnie prognozowane i że te wyniki te prognozy były powodem takiej takiego zaciekłego, że tak powiem, szczeku przeciwko referendum. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać w realnych wynikach, ale no, myślę, że te pytania referendalne po prostu znakomicie trafiły w nastroje społeczne i znakomicie pokazały to, co pozwoliły Polakom wypowiedzieć się w czymś niezwykle ważnej kwestii. Ja tylko jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Ja zanim się dowiedziałem, co będę komentował, zanim poznałem te procenty, te prognozy, zdecydowałem, że będę mówił mniej więcej to samo, co mówię teraz. To znaczy, niezależnie od tego, gdyby te prognozy były takie, że dawałyby wielkie szczęście Prawu i Sprawiedliwości od razu, za pierwszym rzutem wspólnego, samodzielnego rządzenia, powiedziałbym dokładnie to samo, że trzeba poczekać na ostateczne wyniki wyborów, ponieważ te metodologie i również to towarzystwo, które te metodologie stosuje, są bardzo często bardzo wątpliwe. Mówił o tym wcześniej Piotrek, ja teraz to naprawdę to jest jakby opieranie hura optymizmu, czy opieranie tego rodzaju stand-upu, jaki uczynił Tusk Donald przed chwilą, na tego rodzaju badaniach jest, jakby to powiedzieć, daleką nieostrożnością. Tak bym to powiedział. Bardzo proszę, Marian Kowalski. Jeszcze zwróćcie państwo uwagę na pewien fakt. Otóż trzecia droga z 13% poparciem, a w poprzednich wyborach PSL 12,5, czyli tak naprawdę to jest ten sam stan posiadania, co poprzednio PSL-u. Natomiast 4 czy 5% przyrost na rzecz Platformy i taki sam ubytek z Konfederacji. Wniosek jest taki, że zagrywka z Hołownią utrzymała pozycję PSL-u, tak jak poprzednio, ale to Konfederacja napędziła głosów Platformie, bo grali tą taką liberalną nutką i antypisem i mieli prawie 15 czy 10, a dostali znacznie mniej i ja twierdzę, że Konfederacja napędziła właśnie głosów Platformie. Tak, panowie Mencen i Bosak, dołożyliście Tuskowi. Ja wam przypominam, kto opałował nas na marszach niepodległości zarządów Platformy i PSL-u? Jak wam nie wstyd z tą swoją pytlaniną, zapraszaniem Petru na scenę napompowaliście tą agendę, ten obóz pruski głosami. No ja uważam, że tutaj ktoś musi się z tego rozliczyć przed obozem patriotycznym, bo powiedzmy PiS zrobił co mógł, Platforma wiedziała o co gra, PSL zachował stan posiadania, ale jak mówię, Konfederacja przysporzyła głosów Platformie. To jest hańba i myślę, że to towarzystwo w krótkich spodenkach wreszcie powinno stracić jakiekolwiek zaufanie tych naiwnych, którzy jeszcze im wierzą. Szanowni Państwo, no właśnie to w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedział Marian Kowalski, jest wypowiedź pana Sławomira Mencena, jednego z liderów, a tak naprawdę to chyba frontmana Konfederacji, obok Krzysztofa Bosaka, który mówi o tym, że ostateczne wyniki wyborów no jeszcze mogą się trochę zmienić, ale mieliśmy wywrócić ten stolik, a wszystko wskazuje na to, że się nie udało. Sami się wywrócili. I mówi, że nie ma co ukrywać, że ponieśliśmy porażkę, mówi Mencen. Piotr Lisiewicz, Piotrze, jak ty patrzysz na ten wynik Konfederacji, bo przez całe długie tygodnie kampanii wyborczej Konfederacja utrzymywała się na pozycji trzeciej. Momentami te notowania Konfederacji szybowały nawet, no, przebijały dwukrotność tego, co w tej chwili daje Konfederacji pierwszy z sondaży, pierwszy z odczytów sondażu firmy Ipsos, więc no, rozumiem, że liderzy i politycy tej koalicji, bo to tak naprawdę przecież jest koalicja, choć w wyborach startowała nie jako koalicja, ale no, mogą być głęboko rozczarowani. No, Konfederacja udawała kogoś, kim nie jest, tak? Entuzjazm młodzieży, która przychodziła na piwo z Mencenem, no bo to taki luzacki kandydat, no i do tego Bosak i Mencen to tacy zarobiści, profesjonaliści od gospodarki, no a później na listach mieli zupełnie kogo innego, tak? My żeśmy to ujawniali. Sławomir Ozdyk, który ma firmę ochroniarską w Berlinie, która ochraniała rosyjskiego ministra, Ireneusz Jabłoński z Sieradza kandydujący, który był nielegałem SB, wywiadu PRL-owskiego, który ma fundację razem z panem Ozdykiem. Jest pan Więckowski w Siedlcach, który był dyrektorem Rosnieftu. No sam brat Krzysztofa Bosaka, Marek Bosak, dyrektor firmy Vivus u rosyjskiego oligarchy. To wszystko, ponieważ młodzi ludzie są, dobrze posługują się mediami społecznościowymi, to widzieli. I moim zdaniem to spowodowało, że ten boom sondażowy, który w pewnym momencie w oku Konfederacji się pojawił, bo to takie było puszczone do ludzi, no taki trochę PiS, ale lepsze niż PiS, bardziej radykalne, to jednak do ludzi dotarło. Ja mam wrażenie, nawiązując do tego, co mówił Paweł, że naprawdę te najbliższe godziny mogą być kluczowe. To znaczy my w tej chwili wiemy, że PiS ma 200 mandatów według tego badania, co oznacza, że gdyby rządziła większość opozycyjna, to nie mogą odrzucić żadnego weta prezydenckiego, co jest bardzo ważne. Nie mogą bez zgody prezydenta przeprowadzić żadnej ustawy, ale za parę godzin czy jutro możemy się dowiedzieć, że tych głosów, tych kandydatów PiS-u jest 215, 220 albo więcej. To całkowicie zmieni sytuację, bo wtedy PiS-owi może niewiele brakować do tej większości. Ja, słowa Donalda Tuska, to było takie stwierdzenie pod ewentualną zmianę sytuacji. Nikt nam tego zwycięstwa nie odbierze i później będzie nikt nam tego zwycięstwa nie odbierze, więc wychodźcie na ulicę. Z tym tam mamy do czynienia. Samo to, że po stronie patriotycznej nie wyrosła dla PiS-u konkurencja, która udawała kogoś, kim nie jest, to z ogromnym szacunkiem dla różnych młodych wyborców Konfederacji. Oni bywają nawet, i szeregowi członkowie mogą być nawet fajniejsi niż ci z PiS-u, bo są kontestujący, a PiS już jest taki trochę zastały z tych, tylko Piotrze, przepraszam, na moment zawieszamy. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pan Rafał Bochenek, bardzo proszę. Wszystko na to wskazuje, będzie rekordową frekwencją i wszystko również na to wskazuje, że w większości poparli Prawo i Sprawiedliwość. To Prawo i Sprawiedliwość jest zwycięzcą, trzeci raz z rzędu, historyczne zwycięstwo wyborów parlamentarnych w Polsce. Czekamy, szanowni państwo, jeszcze na ostateczne wyniki. Wiemy doskonale, że są to badania exit poll. Wiemy również, jak kończyły się często badania exit poll w innych państwach, gdzie te wyniki ostateczne w dużej mierze bardzo często mogły być w jakiś sposób wywrócone do góry nogami i kompletnie odbiegać od tych exit pollowych. W związku z tym naprawdę czekamy na te ostateczne wyniki, ale te wyniki są bardzo dobre, biorąc pod uwagę to, że jednak 8 lat rządzimy, 8 lat realizujemy program Prawa i Sprawiedliwości i po raz kolejny historyczny wygrywamy wybory w Polsce. Czy uda wam się stworzyć koniec rządów PiS? Ja myślę, szanowni państwo, że mocno przedwcześnie, bo jednak, szanowni państwo, jeżeli opozycja nazywa się, mieni się tą demokratyczną, to powinna pamiętać, jakie są zapisy konstytucyjne, bo to jednak konstytucja wskazuje na to, iż właśnie prezydent, zgodnie również ze zwyczajem, ususem konstytucyjnym, powierza misję sformułowania rządu partii zwycięskiej. To Prawo i Sprawiedliwość będzie podejmowało tę próbę sformułowania rządu. Jesteśmy zdeterminowani, aby taki rząd właśnie pod kierunkiem Prawa i Sprawiedliwości powstał. Ale widać, że opozycja ma większość. Czy to nie jest trochę zaklinanie rzeczywistości? Ale pani redaktor, spokojnie. Jeszcze nic nie widać, bo jeszcze wyników oficjalnych nie znamy. Także to są tylko i wyłącznie badania exit poll, tak jak powiedziałem. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia. Wierzymy w to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało ten realny wynik jeszcze większy. A jak wyniki ocenia prezes Kaczyński, panie rzeczniku? No, szanowni państwo, tak jak słyszeliśmy, pan prezes Jarosław Kaczyński zabrał już głos oficjalnie i wierzymy w to, że zwyciężymy, że ten wynik ostateczny zaprezentowany przez Państwową Komisję Wyborczą będzie wynikiem jeszcze lepszym, chociaż ten, tak jak powiedzieliśmy, jest całkiem niezły, bo gwarantuje zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości po raz trzeci z rzędu w wyborach parlamentarnych w Polsce. A jak państwo większości, czy będziecie państwo w stanie stworzyć? Ale to zobaczymy, szanowni państwo, naprawdę zobaczymy, jak się ukształtują te ostateczne wyniki. Wszystko naprawdę w rękach wyborców. Przecież te wszystkie badania exit poll, które są prezentowane de facto z godziny bodajże 19, czy prawda, no nie są to wyniki tak ostateczne, to są tylko i wyłącznie badania ankietowe. W związku z tym pozwólmy, niech komisje pracują, niech komisje zweryfikują wszystkie głosy, które wpadły do urn wyborczych, no i wtedy, jak będziemy mieli oficjalny wynik, wówczas będziemy mogli powiedzieć, jaka jest realna sytuacja polityczna i podział mandatów w polskim parlamencie. My wierzymy w to, że ten wynik będzie jednak dużo lepszy. A pana zdaniem największy przegrany tych wyborów? Bardzo często, szanowni państwo, zresztą to historia pokazuje wyborów parlamentarnych w Polsce, Prawo i Sprawiedliwość było niedoszacowywane w tych badaniach exit poll i bardzo często przy wynikach prezentowanych przez PKW te wyniki były dużo lepsze, realne wyniki były dużo lepsze. To jest bardzo dużo mandatów. Zobaczymy spokojnie, zobaczymy, szanowni państwo. No nie macie koalicjanta, bo Konfederacja ma za mało mandatów. Szanowni państwo, czekamy na wyniki i to będzie w jakiś sposób determinowało nasze dalsze działania, natomiast z tego miejsca raz jeszcze chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy udali się do urn wyborczych, poparli Prawo i Sprawiedliwość, ale również tych wszystkich, którzy w ogóle wzięli udział w tych wyborach, bo to ważne, aby angażować się oczywiście w ten proces demokratyczny. Również chciałbym podziękować tym, którzy wzięli karty referendalne i wzięli udział w referendum, nie bojkotowali go, bo jednak referendum jest również wyrazem procedur demokratycznych, które obowiązują przecież w naszym kraju. Ale jest nieważne, politycy PSL i politycy Konfederacji chodzą w rachubę jako wasi ewentualni koalicjanci. Ale kto, przepraszam? Czy politycy PSL i politycy Konfederacji mogą wchodzić w rachubę jako wasi ewentualni koalicjanci? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o kolejne scenariusze i kolejne kroki ewentualnie naszych działań, będziemy je podejmowali w oparciu o realny wynik, który będzie zaprezentowany przez Państwową Komisję Wyborczą. Także musimy się uzbroić. Co pan czuje? Znaczy, ja czuję, że zwyciężymy i to będzie dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości. Także poczekajmy, naprawdę. Ja wiem, że państwo... Powiedział, że może nie być trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. No ale dlatego... Ja też potwierdzam te słowa, że czekamy na ostateczny wynik. Pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo wyraźnie powiedział, że czekamy na ostateczny wynik zaprezentowany przez Państwową Komisję Wyborczą. Ale panie pośle, co pan prezes na myśli, że udało się PiS odsunąć od władzy? Jeszcze raz, przepraszam, bo pan tutaj krzyczy. Komentuje pan słowa Donalda Tuska, że udało się odsunąć PiS od władzy? Ale szanowni państwo, jeszcze tak jak powiedziałem, czekamy, chyba że Donald Tusk o czymś wie, czego my nie wiemy, natomiast my się opieramy na oficjalnych komunikatach Państwowej Komisji Wyborczej i w oparciu o wyniki, które będą zaprezentowane przez Państwową Komisję Wyborczą, będziemy podejmowali działania i jakieś dalsze decyzje, również te co do ewentualnych działań politycznych. A nie jesteście rozczarowani, że nie ma szans na samodzielne rządy? Panie redaktor, my jesteśmy szczęśliwi, panie redaktor. Że będzie samodzielny rząd, że jeszcze tak naprawdę twarda opozycja, że będzie pakowała się. Panie redaktor, my naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że wygraliśmy po raz trzeci, wbrew tej gigantycznej nagonce, atakowi, któremu byliśmy poddani jako rządzący. To jednak nam, Prawo i Sprawiedliwości, Polacy zaufali najbardziej, bo to jednak najwięcej głosów padło na Prawo i Sprawiedliwość. 200 mandatów, tak się teraz szacuje, to jest tylko początek. Przecież te late pole, pani doskonale wie, nieraz pani już obserwowała różne wybory, zmieniały się, no ale jak pani, jak pani zobaczy, co się działo na przykład na Słowacji, ale w Czechach, no wie pani, ale następowały różne diametralne zmiany i różnice pomiędzy tym, co było prezentowane podczas badań Exit Poll, a tym, co ostatecznie prezentowały komisje wyborcze. To jest dużo największe przegrane, pana zdaniem, w tamtym moment? No, tak jak powiedziałem, okaże się przy prezentacji wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Jakie błędy popełnił sztab, panie pośle? Czy Państwo już... Szanowni Państwo, to taka krótka konferencja prasowa rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Rafała Bochenka. Państwo pewno widzieli też, podajemy frekwencję w referendum. Ona wyniosła 40%, to są przynajmniej na razie te przypuszczenia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To też ważna informacja, no bo z tej informacji wynikałoby, że niemal idealnie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, w zasadzie tylko oni wzięli udział w tym referendum. Jak na to patrzy Marian Kowalski? No ja od dawna przestrzegałem, że nasz ten system referendalny jest tak skonstruowany, żeby nigdy zwykli ludzie nie mieli nic do gadania w sposób bezpośredni. I tutaj niestety są zaniechania, bo no wiadomo, różne partie polityczne boją się różnych referendów i nikt nie chce podjąć śmiałej decyzji. Taki oto, że ten próg 50% to jest po prostu kpina. Żadne referendum, czy samorządowe, czy ogólnopolskie, takiego rezultatu nie osiągnie. No i myślę sobie, że ten próg powinien być albo niższy, albo w ogóle zniesiony. To jest taka blokada sztywna, która nigdy nie pozwoli zwykłym obywatelom powiedzieć wprost, bez pośrednictwa polityków, co im w sercu gra. Także ja się nie spodziewałem czegoś takiego. No weźmy pod uwagę chociażby te liczne referenda lokalne, usunięcia rozmaitych wójtów, burmistrzów, którzy popełniali przestępstwa często kryminalne i też im się nic nie stało, no bo wiadomo, zmobilizować lokalną społeczność do samego udziału w referendum, to niektórzy po prostu zwyczajnie w świecie się boją tego zrobić. Także albo przestaniemy bawić się w kotka i myszkę i zaufamy ludziom, prawda, likwidując próg referendalny albo go znacznie obniżając, tak, albo nie mówmy, że referenda w ogóle mają sens w Polsce, no bo albo jedno, albo drugie. Tam, gdzie trzeba było przemaglować ludzi, czyli za wejściem do Unii, to nawet mogło trwać 2 dni, dobrze, że nie tydzień, prawda? To takie jest traktowanie wszystkich z buta. I taka moja refleksja osobista. Cały czas twierdzę, moi drodzy, mogę za to ponieść konsekwencje, czego się wcale nie zdziwię, że potrzebna jest prawdziwa partia prawicowa na prawo od PiS, ale nie konkurująca z PiS-em, tylko supportująca, wzmacniająca partię Prawo i Sprawiedliwość z założenia taka, która będzie skłonna do zawierania koalicji tylko z jedną stroną sceny politycznej, ale artykułująca pewne postulaty bardziej radykalnie niż Prawo i Sprawiedliwość, no bo nie ukrywajmy, tam są różni ludzie, różne środowiska. Ja na przykład jestem od dawna związany z mocno uniosceptycznym środowiskiem. Tacy ludzie są, ale nie mają ochoty powierzać swoich głosów chłopcom, którzy albo oddają w jednym roku narodowców, a za 4 lata liberałów. No to jest niepoważne środowisko i uważam, że taka formacja polityczna, która, jak mówię, z założenia będzie wspierać obóz konserwatywny, ale jasno artykułująca pewne postulaty, odważnie, która nie będzie się bała szantażu, że wy chcecie wyprowadzić Polskę z Unii, to taka formacja jest potrzebna i trzeba rozważyć, czy rzeczywiście oddawać pole takim, jak mówię, supporterom Platformy Obywatelskiej udających obóz narodowo-konserwatywny, jakim jest. Ja, szanowni państwo, zwróciłam uwagę na tą frekwencję w referendum, która no, w zasadzie niemal dokładnie pokrywa się, no, to są jakieś małe procenty, które pokrywa się jednak z notowaniami tymi sondażowymi Prawa i Sprawiedliwości. My tu Państwu piszemy, że to jest frekwencja w referendum. Ja zwrócę tylko uwagę, że to jest prognozowana frekwencja w referendum. To są prognozy badania firmy Ipsos. To nie jest, szanowni państwo, komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę się z tym nie sugerować. My tu zastosowaliśmy pewien skrót. Pani redaktor, jeśli mogę jeszcze jedno zdanie. Bardzo proszę, ale ponieważ, przepraszam, ja po prostu reaguję na to, co nasi widzowie widzą w tej chwili na ekranie i mogą po prostu dojść do wniosku, że to już są dane PKW dotyczące referendum. Nie, szanowni państwo, cały czas posługujemy się tylko prognozami. Właśnie taka sytuacja, że jest taki wynik tego referendum prognozowany, a okaże się, że to pójdzie do kosza z powodu tej frekwencji, to świadczy o tym, właśnie o tym, co mówię. Tutaj nie możemy tak postępować z Polakami, że tak wysoki próg jest przy tak zdecydowanej postawie naszych rodaków w pewnych kwestiach. No ale to też pokazuje, jaką skalę mogło oddziaływania na wynik referendum, bo przypomnijmy, że tutaj wymagane jest przekroczenie progu 50%. Mogło mieć to zjawisko, o którym mówiliśmy na samym początku, jeszcze zaczynając dzisiejszą rozmowę z publicystami, jeszcze w czasie ciszy wyborczej. Do tego na pewno będziemy wracać, ale szanowni państwo, na koniec spotkania z naszymi gośćmi, bo za chwilę już politycy będą z nami, te procedury wyłaniania nowej władzy w Polsce, które przewiduje konstytucja. Przypomnijmy, że pierwszy krok i pierwsza decyzja to jest decyzja głowy państwa. To głowa państwa wskazuje, do tej pory zawsze tak było, że był to reprezentant partii zwycięskiej. Dziś, jeżeli wierzyć wyborom, jeżeli wierzyć prognozom sondażowym, ten wygrany zwycięzca jest zupełnie jasny. To nie opozycja wygrała wybory, wybory wygrała Prawo i Sprawiedliwość. Opozycja nie zdecydowała się startować jako jeden blok, jako jedna lista, więc mamy i drugie, i trzecie, i czwarte miejsce, i piąte. Tak to w tej chwili wygląda, więc tam pierwszą należy się spodziewać, że ta pierwsza próba utworzenia rządu jednak będzie po stronie zwycięskiego ugrupowania. Jeżeli to się nie uda, sprawa wraca już, jakby przechodzi do parlamentu i tutaj są już negocjacje koalicyjne i kolejna próba. I jeżeli również ta druga próba by się nie powiodła, no to wtedy mamy trzecią próbę, która jest powrotem do prezydenta i już wówczas zupełnie inne głosowanie w Sejmie, bo decyduje wtedy o powołaniu rządu zwykła większość biorąca udział w tym głosowaniu. Piotrze, jak ty patrzysz jeszcze na koniec na temat no właśnie tej ścieżki działania, która może teraz nastąpić? 30 dni, z tego co pamiętam, ma prezydent na wyznaczenie daty, znaczy w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyborów prezydent powinien wyznaczyć pierwsze posiedzenie Sejmu. Ja tylko powiem jedną rzecz jeszcze, bo przychodzą do mnie informacje w tej chwili tak zwanych, ponoć 20%, mój informator twierdzi, że to jest pewna 20% ludzi przed lokalami wyborczymi odmawiało brania udziału w exit poll. To jest informacja interesująca, ważna, bo jak sobie patrzę na moje głosowanie w Poznaniu i wyobrażam sobie ludzi wychodzących z tego lokalu, których pytają, na kogo głosowali, to można się domyślić, kto odmawia wypowiedzi. I to może mieć ogromny wpływ na wynik wyborów i na to, czy to będzie 200, czy 215, czy 220, czy 231 mandatów. Ta procedura w tej chwili daje prezydentowi prawo do powołania premiera, który będzie przedstawicielem partii, która zdobyła najlepszy wynik. On może prowadzić rozmowy koalicyjne i w ogóle rola prezydenta w tym momencie staje się ogromna, to znaczy w momencie, kiedy mamy tą, gdyby się okazało, że wygrała opozycja kohabitację, to oni muszą z prezydentem się liczyć, a jak liczyła się Platforma Obywatelska z prezydentem w latach 2007-2010, to pamiętamy, więc tutaj mielibyśmy do czynienia z sytuacją totalnego zamętu i to w sytuacji istnienia wielu partii opozycyjnych. Wydaje mi się, że to, co powiedział Jarosław Kaczyński, że te najbliższe godziny i dni będą ciekawe, że to wskazuje na to, że te wyniki mogą być zupełnie inne i możemy się obudzić troszkę jak wyborcy na Słowacji. To w takim razie, szanowni państwo, ja jeszcze na moment Pawła Piekarczyka zapytam, bo on zdaje się z naszego grona jest najbardziej upoważniony, ma najlepsze kwalifikacje do tego, żeby się wypowiadać na temat obliczeń matematycznych, bo po prostu jest matematykiem. Pawle, 20%, bo rzeczywiście taka informacja się pojawiła, ja też ją potwierdzam, też taką informację otrzymałam, około 20% odmów, czyli 1 na 5 osób odmawiała udzielenia odpowiedzi, jakoś tam wytypowana, bo to nie jest tak, kogo ankieter złapie. To tak nie wygląda. Przynajmniej tak wyglądać nie powinno. Odmawiała udzielenia odpowiedzi. Jakie to może mieć znaczenie? Bo to jest wszystko to, co państwo w tej chwili widzą. Te wyniki to są po prostu obliczenia matematyczne. No ale one się opierają na jednak czyichś odpowiedziach. No jeżeli 20% tych, którzy powinni odpowiedzieć, nie odpowiadali, to rozumiem, że jakieś już dalsze działania matematyczne, które miały za zadanie doważanie tych prób. Jak ty, Pawle, na to patrzysz? No, ja słabo znam metodologię prowadzenia tego szczególnego sondażu, który uczyniła firma Ipsos. To są zresztą, te metodologie są bardzo głębokimi tajemnicami tych firm. To prawda, to są tajemnice handlowe, każda pracownia je ukrywa. Jeżeli 20% osób odmówiło, to może mieć zasadniczy wpływ. Już nie mówię o tym, że jeżeli na przykład Konfederacja ma 6,2, to przy 2–3% możliwym błędzie może się okazać, że na przykład ma znacznie mniej, dlatego że wyborcy Konfederacji, akurat spodziewam się, są odważniejsi i raczej więcej mówili niż nie mówili. I tak mi się wydaje, że to jest, że tutaj wszystko się może zdarzyć. Jeżeli sondaże zostały zrobione na podstawie 80% odpowiedzi spośród tych, którzy byli do tych odpowiedzi wytypowani, no to znaczy, że te wyniki mogą się różnić naprawdę o ładnych, o dużych kilka procent wobec tego, co jest zaprezentowane w tej chwili. A dodatkowo, ja jeszcze przypominam, że ja naprawdę uważam, że w dzisiejszej sytuacji Polski i Europy, również tej Unii Europejskiej słynnej, te sondaże są znacznie bardziej sposobem na tworzenie rzeczywistości niż na jej opisywanie. W związku z tym, a już naprawdę, jeżeli chodzi o firmę Ipsos, nie mam najmniejszych powodów, żeby uważać, że nie uczestniczy w tej grze. I bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Za chwilę, szanowni państwo, jeszcze spróbujemy przenieść się na konferencję prasową Państwowej Komisji Wyborczej. Taka konferencja jest zapowiadana dosłownie, ja spoglądam na zegar, dosłownie za sekundy. Wieczór wyborczy w Republice oczywiście trwa, tak jak mówiłam, i konferencja PKW, i rozmowy, komentarze polityków i dalej publicystów. To wszystko jeszcze przed państwem, bo na pewno ten wieczór i ta noc wyborcza, no po pierwsze, że będzie gorąca, a być może będzie dostarczała jeszcze wielu wrażeń i będziemy mieli do czynienia z jakimiś zwrotami akcji. To wszystko jeszcze przed nami. Wracamy już za moment.